Najpierw prowadziłam warsztaty Wypchaj się z tworzenia maskotek z dziećmi, a teraz właśnie w tle rozgrywają się warsztaty dla dorosłych pod tytułem Remoda, czyli recykling mody, zrób to sam, do it yourself, tak bardzo teraz popularne i w sumie dobrze, bo każdy może sobie stworzyć ciuch, który, nie wiem, dać drugie życie jakiemuś ciuchowi, który na przykład mu się nie podoba z jakiegoś powodu i przyjść i my pomożemy go przerobić tak, aby się chciało go nosić. Mamy pełno materiałów, głównie darowizny. Każdy, kto chciał się pozbyć jakichś tam swoich ubrań, mógł je przynieść do kiosku kulturalnego albo po prostu nam. I także tutaj trochę ich jest. Mamy w ogóle oczywiście pełno akcesoriów. Takich pasmanteryjnych, tak. Po prostu nie Pimp My Bike, tylko Pimp My Clothes chyba. A co przerabiać jest? Też apelowaliśmy do uczestników, żeby przynieśli swoje rzeczy, bo jednak nie wiadomo, czy ktoś tutaj znajdzie coś dla siebie, więc najlepiej jak z czymś konkretnym przyjdzie, więc oczywiście jest spontan, bo niektórzy przynieśli, niektórzy nie. Wszyscy w ogóle się posiłkują tym, co jest tutaj i to jest fajne i w ogóle powstają bardzo ciekawe projekty. Do większości nawet niepotrzebne są maszyny do szycia, chociaż jest taka możliwość, aby coś przeszyć. Warsztat jest przewidziany dla 15 osób. No i to jest różnie, bo czasami ktoś wychodzi wcześniej, później przychodzi, więc to jest taka wymiana. No teraz nawet nie wiem ile. Tak, nawet mamy osoby z zagranicy i to jest fajne.